Cześć! Już od poniedziałku zapraszam was na kanale Szkoła Języka Niemieckiego do nowej serii codziennie nowy czasownik. W tej nowej serii poznamy codziennie nowy czasownik, ale uwaga, nie będą to typowe proste czasowniki typu kaufen, aufräumen czy aufstehen, będą to czasowniki trudniejsze ale bardzo często używane przez nas w języku polskim, więc dowiemy się, jak powiedzieć to w języku niemieckim, a także poznamy przykładowe zdania właśnie z tym nowo poznanym czasownikiem. Zapraszam Was od poniedziałku do nowej serii, i codziennie od poniedziałku do piątku będzie, pojawiał się tutaj, będzie pojawiała się tutaj lekcja, w której zaprezentuję nowy, trudniejszy ale bardzo istotny i ważny czasownik. Do zobaczenia.